Witam bardzo serdecznie. Jak zdrowie? Jak samopoczucie? Jak początek dnia? Jak dobrze się czujesz? Zwana swoje własne samopoczucie. Robisz coś w tym swoim życiu? Stawiasz sobie cele? Planujesz? Odnosisz sukcesy? Ja próbuję. Nie zawsze się udaje. Bo oczywiście na drodze muszą być zakręty. Inaczej kłody, które padają mi pod nogi. Ja to wyobrażam sobie tak, że po prostu te kłody wrzucam na tartaku i powstają z tego meble, czyli czynności usługi, które używam w innym po prostu w innej, w innej sytuacji. O czym dzisiaj, szczerze mówiąc, to jest takie przedłużenie ostatniego o męskości? Tu będzie o atrakcyjności dla kobiet. Właśnie co jest najważniejsze dla kobiet, czym się interesują. W to faceta. Słuchajcie, no podstawa to jest, o co tu chodzi, że biologia naszego mózgu, nasze procesy myślowe nie zmieniły się od 300 tysięcy lat temu, czyli od czasu, kiedy był to pierwszy, pierwszy człowiek myślący, istota ludzka, czyli Homo sapiens. To my mężczyźni byliśmy silni, zgrani, zdeterminowani. Walczyliśmy o swoje, dawaliśmy bezpieczeństwo, ciepło. Co najważniejsze, umieliśmy właśnie yy, ubić dzika czy jakiegoś niedźwiedzia, yy, po prostu dać mięso, dać jedzenie, dać pokarm yy, do naszego zwanego domu. Teraz to się nazywa kwadrat na przykład. I teraz jest tak samo, tylko że forma jest inna, czyli tu jest sklep i po, zarabianie pieniędzy i sklep po prostu, ale też i nie, bo też i pomaganie, przytulenie, powiedzenie wszystko będzie dobrze, choć razem rozwiążemy ten problem, bo po, po każdy punkt widzenia, każdy człowiek ma inny punkt widzenia. Tak jak mówiłem czy na wcześniejszych filmach, kto inny Cię wychował, inne geny dostałeś od rodziców. Więc y, trochę inne może mieć ograniczenia w swoim życiu. No i, jaki, i właśnie tutaj podstawową, przez to żyjemy przecież wszyscy na tym świecie. Jest nas chyba 8 miliardów, jak dobrze pamiętam, to jest prokreacja. Jest ona bardzo ważna. Ym, co każdy uwielbia uprawiać seks. Ym, jest to bardzo duża przyjemność, nie ma co ukrywać. Ale o tym zaraz dalej. Co, 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 co daje właśnie uprawianie seksu? Ja tu właśnie, czym jest, taki powinien być facet, zaradny, twórczy, pomysłowy, że wiesz, twórczy, pomysłowy, no żeby z niczego stworzył coś, ale też i zawsze właśnie umiał y, pewien problem rozbić na czynniki pierwsze, wypisać to na, 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 na kartce, bo wtedy więcej zmysłów działa, jak piszesz to, niż jak to myślisz tylko o tym, czy piszesz na komputerze. Więcej zmysłów wtedy aktywujesz, czyli więcej czyli części mózgu, płatów mózgu dokładnie się aktywuje. Ale za niedługo już zacznę mówić o neurobiologii, o coachingu, takim w kwestii naukowym. Tutaj bardziej mówię takie bardziej praktyczne trener rozwoju osobistego. No i jaki powiem być właśnie? Odważny. No bo słuchajcie, no, jak szedłem do lasu żeby coś zabić i upolować, no to trzeba być człowiekiem bardzo odważnym, bardzo silnym, bardzo, tężyzna fizyczna musi być pod, pod wysoki, wysoki, roz, wysokim rozwoju. Oczywiście pewność siebie i co jest ważne, słuchaj, mieć kobietę to nie jest tak, że masz i już zawsze tak będzie, tylko zapraszać na jakieś spotkanie, do parku, cały czas zdobywać siebie i to nawzajem, nie tylko mężczyzna-kobieta, ale kobieta-mężczyzna. Żeby cały czas chodzić na te randki, ja nie mówię, że codziennie, nie, bo to co też się przyzwyczai, to można się, można to obrzydnąć po prostu. Ale cały czas pokazywać, że mam na Cię ochotę i to nie tylko właśnie w stosunkach e, prokreacyjnych, czyli zwanego seksu po prostu w łóżku, ale też z samym przebywa przebywaniem po prostu z tą osobą w muzeum, w teatrze, w kinie, w klubie, na bilardzie, na pływaniu, na kręgielni. No, można dużo rzeczy wymyślać, to też zależy, jak, w jakim mieście żyjesz, nie? Jak, Ile masz po prostu, jak bardzo masz rozpowszechnioną kulturę po prostu przez różne placówki czy instytucje. No, i wiecie, życie musi być atrakcyjne, e, czyli to facet e, zajm, najbardziej, e, najwięcej pan organizować czas wolny dla kobiety, proponować różne wyjścia, tak jak to przed chwilą powiedziałem, żeby to życie było cały czas interesujące, imponujące, cały czas, żeby było o czymś się zainteresować, żeby nie było po prostu nudne. No, i tutaj właśnie, że bardzo często y, u, u, seks jest na zgodę i najlepiej, wtedy najlepiej smakuje, i przez dużą y, część moich klientów, ale też i różnych badań stwierdzono, że ludzie często nieraz pary się specjalnie kłócą, że pogodzić się właśnie przez y, seks. Bo wtedy jest bardziej mm, owocny ten seks, bardziej emo emocjonalny, bardziej po prostu, większe doznanie mają przez ten, przez, podczas uprawiania tego seksu. No i, yy, no i tutaj to no dobra. No to tutaj powiedziałem właśnie, jaki powinien być facet, no ale jakie jego życie musi być też, jak musi się przedstawić jego życie, żeby kobieta się nim w ogóle zainteresowała. No i tu życie musi być ekscytujące, że cały czas robi coś nowego, poznaje nowe rzeczy, sprawdza, czy. Jestem dobry, czy nie? Ja na przykład właśnie jestem cały czas w planach e, lubelska w, szkoła wspinaczki właśnie, żeby zobaczyć, czy mój kręgosłup da radę też w tej kwestii. E, w w, pozycji, w pozycji, no, różnych pozycjach grawitacyjnych e, na ściance wspinaczkowej, żeby zobaczyć, czy też dam radę, żeby zobaczyć, czy to umiem, nie będę tego umiał, to po prostu za to podziękuję, no bo tak jak to mówiłem, no. Może nie mogę zrobić 10 tysięcy rzeczy, ale mogę zrobić 9990, nie? Przez swoje defekty medyczne. I nie patrzę na te 10 rzeczy, których nie mogę zrobić, tylko cieszę się z tych 9990, które mogę zrobić, bo z tego trzeba się cieszyć i bardziej rozwijać po prostu w tej kwestii. No i życie interesujące, właśnie jak tutaj, właśnie mówiłem, ekscytujące, no, pełne wrażeń, że coś się dzieje, że nie jesteś taką szarą myszką a bardzo kolorowy, żywo, żywiołowy, e, wielo, rozwój wielowymiarowy, że nie tylko na przykład siłownia, ale też i możesz chodzić na basen i biegasz, nie wiem, i pływasz, nie? że dużo rzeczy robisz e, w kwestii, w tej dziedzinie, jakim jest sport na przykład. A nie tylko cały czas jedno taka rutyna, wszystko to samo, nic się nie dzieje, tylko cały czas to samo. Właśnie, cały czas coś się dzieje, tak jak to powiedziałem. No, jak to jest świat życzeń? Świat, świat wyborów. Jesteś zwycięzcą. Budowanie właśnie przez to, co robisz, poznajesz nowe rzeczy nie? po nowych ludzi. To budujesz swoją pewność siebie i przez to pokazujesz, że nie jesteś jak, jak liść na wietrze, że wiatr zawieje, to lecisz w tą stronę, co wiatr zawieje. nie? Tylko jesteś pewny siebie, że możesz dać opiekę właśnie ciepło, bezpieczeństwo kobiecie. I ten czas wolny, właśnie, jak to mówię, bo to dla mnie bardzo ważne jest, właśnie, żeby kobieta się po prostu, po prostu zwyczajnie nie nudziła. Zachwycić, zachwycić zainteresować właśnie swoim życiem. Zainteresować, że jest to coś fajnego, że jest to coś niebywałego na przykład. No nie będę mam ograniczać się po ostatnim rozmowie z Piotkiem Szczęchem właśnie. Postanowienie się trzymać, że mam mniej opowiadać o sobie, przyznaję się, bo, bo dużo zawsze dawałem z życia swojego. Wszystkie szczegóły, oczywiście, w książce są to praktyki mojej, też moich kursantów, moich ludzi, pacjentów, jak ja to mówię, których po prostu może nie wyleczyłem, ale pomogłem im inaczej myśleć, że jest kilkanaście dróg rozwiązania danej sytuacji, a nie tylko jedna. Że na przykład, że się czuję, to idę się nachlać po prostu, nie? Albo idę sobie przypalić, nie? Tylko że ten gest to też jest spadochroniarz. To nie jest tylko palenie marihuany, jak to się, jak ja to znałem z dzieciństwa, znaczy z gimnazjum bardziej. No i co jest najważniejsze? Żeby Twoje życie właśnie było wartościowe. Tak, zmiana tematu, dalej wracam do tego. Żeby było ekscytujące, właśnie interesujące, zabawne, żeby. Cały czas coś się działo. No, wiadomo, że nieraz trzeba odpocząć, że ma się, nie wiem, kaca po imprezie i cały dzień siedzi się w domu i nie czyta się nawet książki i do kobiety odezwiesz się, tylko że, ale to powiedz, że się źle czujesz, że Cię głowa boli, że dzisiaj spokój, i dlatego nie będę Cię męczył. Trzeba to powiedzieć, bo druga osoba nie musi wiedzieć, jak się ten człowiek po prostu czuje. No i co bardzo ważne jest, to jest też duża motywacja, kochać siebie, bo jak Ty masz kochać innych, jak nie kochasz siebie? Tak jak ja wam mówiłem na ostatnich filmikach właśnie o niedoskonałościach. Żebyście wiedzieli, mam dwie choroby nieuleczalne, które ja nawet ich nie spowalniam. Ja po prostu ich nie aktywizm są mniej aktywne w moim organizmie. Dlatego mogę pracować, mogę właśnie nagrywać filmik, e, mogę robić dużo rzeczy. Jestem teraz w ogóle nasz, w szumach pod Tomaszowem lubelskim, bo mam urlop ojcowski przez tydzień. I. To nie jest to, żebyście, o Jezu, ty jesteś biedny, politowanie i, da, i, i dać mi drugą rentę, nie? Albo zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych, albo nie wiem, coś, coś co jeszcze nie, wy, nie wymyślał PiS, po prostu. Tylko pokazać, że właśnie z takimi przerąbanymi rzeczami można żyć i się rozwijać. Dlatego właśnie byłem pełnomocnikiem, asystentem pełnomocnika rektora do spraw studentów niepełnosprawnych na WSEI. Bo już pokazywałem tam na wsei, jak studiowałem, że wtedy jeszcze była jedna pierwsza choroba e, zdiagnozowana i jeszcze nie umiałem z nią współpracować. Jeszcze zamiast współpracować z nią, to z nią walczyłem i było jeszcze gorzej. E, pokazywałem po prostu studentom niepełnosprawnym, jak można żyć ze swoimi właśnie niedogodnościami. I to nie tylko niepełnosprawni, bo wy tutaj możecie być zdrowi. Po prostu macie pewne ograniczenia myśleniowe, po prostu, które nam religia, telewizja, rząd y, wrzucił, bo jest zniewolenie. Tak samo jak to jest zniewolenie, więcej nie powiem na ten temat, żeby mi nie zablokowali kanału. Yy, dobrze się czuję. Ja o, właśnie mam bardzo fajny długopis, aż graferkę zrobiłem, żeby mi nikt nie ukradł parkera. Tylko, wiecie co, fajnie mieć długopis Parkera, ale żeby to był wkład Parkera. Bo za 2,50 możesz kupić y, podróbę tego Parkera. A to tak z niewoli. No co, Moja Aniunia y, sobie leży, cieszy się bardzo, że w nowym miejscu jest od niedzieli, i bardzo się cieszy, że y, y, dziadzia widzi, bo dziadzio to cały czas pracuje z rydrowalem w ogóle. I też imponuje mi nie musi kobiecie tylko imponować, może imponować innym ludziom, innym facetom, innym mężczyznom, innym kobietom, nie? Innym, kolegom. innym kolegom. To też ta sama powiedz, nie? Ale tak, to prawda. O, tutaj właśnie bardzo trochę mi się rozwaliło logo Tabasco. Kiedyś. Ja, ja, właśnie, wiecie, u mnie taka manualność jest trochę. Jak coś trzeba dokładnie zrobić, to ja najczęściej to spieszę. No, ja się to przyklejałem, Tabasco. Po kupieniu bluzy, nie bluzki, ty brzydki zły szczery t-shirt czarnego, to dostałem właśnie logo. No i tak chciałem przykleić, żeby rozpowszechnić jeszcze bardziej tabasko, że od razu rozwaliłem. no Ja dobrze nie mogę manualnych rzeczy robić, ale ja to wiem i tego nie robię. tych samą precyzyjność milimetr do milimetru. Po co? Ale dobra, koniec w moich, w moich intencjach. Działaj, słuchaj, nie muszą to być miliony od razu, ale imponować kobiecie na tym, czym się znasz. Masz ładny samochód? To dbaj o niego, nie pak papierosów w samochodzie, jakoś tam oliwku, czy tam coś, skórzany, skóra w swoim samochodzie. Dbaj o ten samochód. Nie wiem, możesz zacząć się zbierać... Znaczki, fascynować się różnymi innymi rzeczami, robić zdjęcia, właśnie, zachowań ludzi na, na mieście, różnych budynków, jak się świat zmienia po 10-20 latach. Możesz zacząć trenować, właśnie. Możesz zacząć po prostu. Taka jest wiedza w internecie. Jak dobre źródło znajdziesz, uczyć się po prostu. Teraz nie masz ograniczeń. Teraz się możesz uczyć sam domu. Chcesz zmienić kwalifikacje swoje? Żeby być interes, bardziej interesujący dla pracodawcy? Po prostu się uczysz. Ja teraz właśnie czytam, jak widzieliście na relacji dzisiaj na Facebooku, wołam się do mózgu kotarskiego, nie? Czyli metody zapamiętywania. Które są najlepsze. Jest ich kilka na razie, na razie kilka. Do, do kilku doszedłem. I robiłem je, ale. Za mało czas, za krótko, za mało powtórzeń było. Więc nie szło to tak jak, jak, jak trzeba. No dobra, ja zajrzałem w Wasze myśli. Może pomogłem Wam przedstawić, jak zainspirować kobiecie: dać różę, dać kwiatkę, dać czekoladkę, nie. A później to kupić bieliznę, to też jest dobre. Ale to pod koniec musiałem powiedzieć, żebyście chcieli obejrzeć do końca. Dzięki za subskrypcję, za lajki. Zbierajmy dalej. Ja, ja już połowę, połowę na książkę uzbierałem pieniędzy, więc w 100% w kwietniu będzie ona dana do druku. Ja w połowie lutego, czy myślę, że w ciągu dwóch tygodni. Dostanę książkę do akceptacji po pierwszej konkurencji, chciałem powiedzieć, korekcie. Mam pewne formy, jak zrobić tą książkę teraz po czytaniu kilkunastu różnych książek. Zobaczymy. Ja tylko chcę, żebyście się interesowali. Nawet nie musicie kupować książki. Kupicie, jak się zdecydujecie, że jest, że jest moja, moja filozofia życia, jest warta. Przeczytania, bo tam jest dużo więcej szczegółów i dokładniej wszystko jest opisane. Tu jest w 3, 3, 3, 3, 3 sekundy powiedziane dany temat, tam jest kilka stron. Trzymajcie się po i co najważniejsze, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!